Reportaż w radiowej jedynce. To była osoba niezwykła. Wielka klasa. Piękna w sensie urody kobiecej, w sensie elegancji. Życzliwa dla ludzi. Nie miała w sobie ani cienia zaciętości, zazdrości, bardzo brzydkich cech, które się pojawiają w tym środowisku. Było to po prostu tak normalne, że mamy nie ma, ja nie znałem innego wariantu. Co ja mogę mówić na jej temat? No ją dokładnie osobiście nie znałam, ale wiem, że pięknie śpiewała. I taka dobra kobieta wyglądała, fajna. Dobrzy ludzie mnie słuchali, więc śpiewałam dalej, dalej. Była poczną tej fali Big Beatu, bo ona tak samo denerwowała władzę jak Big Beat, który nastał. Więc w tym sensie była pionierką zachodnich obyczajów i zachodniego śpiewania w PRL-u. Od dziecięcych już lat ciągle idą za mną ślad. Wierniejsze od psa te krótkie słowa dwa. Ja muszę powiedzieć, że jako dziecko pamiętam jedną z jej sukienek. Pani Maria była dość wysoka, zgrabna. Sukienka była w paski. Włosy zawsze tak fajnie krótko obcięte. I pełna radości, uśmiechu i bardzo, bardzo pracowita. Więc proszę pani, wbrew pozorom to ja jestem straszliwy leń. Chociaż jestem rzeczywiście mrówka, jeżeli chodzi o organizację dnia i swojej pracy. Mężowi zrobiłam syna i wyjechałam. Przy wszystkich jej zaletach była też bardzo inteligentną kobietą z dużym dystansem do siebie i poczuciem humoru. Ja będąc już dziecięciem w kołysce słyszałam Marię Koterbską. Mówi Maria Szabłowska. Mój tata miał dwie miłości estradowe, Irenę Santor i Marię Koterbską, więc słuchałam jej piosenek i potem jak już byłam nastolatką, to byłam w straszliwej opozycji do tej estetyki, którą Maria Koterbska reprezentowała. Potem dopiero już jak zostałam dziennikarką i zaczęłam drążyć te sprawy, to się okazało, że Maria Koterbska oprócz tego, że była fantastyczną gwiazdą, niezwykle muzykalną osobą, piękną kobietą i bardzo miłą, to jeszcze była w pewnym momencie rewolucjonistką, bo ona w tych latach 50. wprowadzała na polską estradę, do polskiego radia takie rytmy właściwie zabronione, bo ona śpiewała po zachodniemu, jak to się wtedy mówiło i mało tego, z tego powodu miała kłopoty. Koncert w Warszawie Hala Gwardii to jest już absolutna historia. Opowiada Adrianna Godlewska. Dlatego, że przy repertuarze Polskiego Radia, który był wówczas repertuarem super siermiężnym, aczkolwiek nie powiem, utwory były niektóre bardzo wpadające w ucho, jak na przykład Tysiące rąk, miliony rąk oraz na przykład Budujemy nowy dom, ale brakowało nam tak zwanych rytmów zachodnich. I teraz nagle pojawił się anons, że w hali Gwardii, która to była jedna wielka hala, jedyna w Warszawie na takie imprezy, odbędzie się wielki koncert z udziałem Jean Johnston, taka piosenkarka pochodzenia amerykańskiego, która śpiewa wszystkim dla mnie jest mój Johnny z takim akcentem polsko-amerykańskim. Ale oprócz tego jeszcze miał występować Janusz Gniatkowski oraz pani Maria Koterbska. Ja oszalałam na tym punkcie, ponieważ absolutnie chciałam być na tym koncercie, ponieważ już wyszła jej płyta, na której była słynna piosenka Jerzego Haralda pod tytułem Brzydula i Rudzielec, ale była też moja przeukochana piosenka pod tytułem Deszcz. Ale to nie jest ten deszcz, co napisał Szpilman. Ten deszcz był śpiewany wielokrotnie i nagrywany przez jej syna, Romana Frankla. Popatrz, jaki deszcz pada od godziny. Ludzie przemoknięci i smutne mają miny. A my roześmiani. A my rozśpiewani w taki deszcz. Po prostu to było cudowne.
płyta była, ja natychmiast ją kupiłam, mimo że nie miałam takiego ustrojstwa do puszczania płyt, ale moja sąsiadka miała, więc biedna musiała pół dnia słuchać tych dwóch piosenek na okrągło. No ale w rezultacie byłam na tym koncercie. Jak się udało tam dostać? Ja byłam w szkole, ja nie miałam ani pieniędzy na bilety, ani możliwości zakupu biletu. Koniki sprzedawały bilety po jakichś astronomicznych sumach. Z moim bratem wypatrzyliśmy jakieś okienko na tyłach tej hali gwardii i żeśmy przecisnęli się przez to okienko. Ja już nie pamiętam, jak to było i w którym to było miejscu. Byliśmy na widowni. Ławki były wytworne, takie dechy drewniane. Publiczność szalała. Standing ovation, oczywiście. Dla Gniatkowskiego czy dla tej amerykańskiej gwiazdy? Nie. Wszyscy mieli aplauz niesamowity, ale już pani Maria, to już było szaleństwo. I okazało się, że publiczność dyktuje, czyli lud ma rację, ponieważ po tych sukcesach jednego koncertu trzeba było zorganizować następne 6. I mimo ludowej władzy PRL-u, która nie lubiła takich rytmów, musieli się ugiąć pod naporem tłumu. Pod parasolem tak dobrze jest iść, przez miasto kochane i przy tobie być, ulice lśnią. Proszę nie zapominać, że ja byłam pierwsza, która w ogóle zaczęła śpiewać inaczej, że nie śpiewałam, że można się kochać tylko w kamieniu, albo w murarzu, albo w desce, albo w gwoździu, bo w ogóle nikt nie śpiewał żadnych miłosnych piosenek. Mirska próbowała coś śpiewać na początku, ale były to piosenki przedwojenne, a poza tym styl mój śpiewania, co się tu bujać, jak coś nie wolno, to od razu chwyci. Ja zaczęłam tak swingować, to od razu naturalnie się spodobało. Takie legendy chodzą, że bisowała 16 razy, że ludzie absolutnie nie chcieli jej puścić ze sceny. Ja potem ją pytałam, jak to było, jak już się poznałyśmy, jak ona się czuła wtedy. I ona mówi, wiesz, właściwie prawie nic nie zapamiętałam z tego, bo byłam jakby w jakimś śnie, bo nie wierzyła, że to się dzieje po prostu. Uważała, że może ludzie ją zapomnieli, a może fakt, że była zakazana, to nie będą chcieli jej słuchać, a tu wręcz przeciwnie. Co ja będę opowiadać? Można sobie kupić książkę pod tytułem Karuzela mego życia, autorstwa Romana Frankla, syna pani Marii. Przepięknie napisana książka, z miłością, ze znawstwem przedmiotu. I mama i ja mieliśmy takie wrażenie, że nikt inny chyba nie napisze takiej biografii o mamie jak ja. Znaczy to jakby trochę brzmi bufonowato, ale tak nie jest, wręcz przeciwnie. Ta atmosfera, która panowała w domu, pełna humoru, wzajemnego zrozumienia, jest właściwie nie do przebicia. I to samo staram się też z moją rodziną teraz w Wiedniu, z moimi synami, taką samą więź mieć, jaką miałem z moimi rodzicami. Dosyć późno zaczęłam śpiewać, bo przecież miałam 14 lat, jak się wojna zaczęła. Lata wojny, potem się uczyłam, to no dopiero w 50 roku był to też przypadek, że ja zaśpiewałam i że tak się potoczyło moje życie. Może bym dzisiaj truła gdzieś w aptece. Przecież to śpiewanie moje u Haralda to się zupełny przypadek, bo ja zaśpiewałam na takim wieczorze studenci i aktorzy na odbudowę Warszawy i tam mnie profesor Bursa usłyszał, który był z kolei uczniem mojego ojca z Krakowa. Ojciec mój był pedagogiem i wykładał w konserwatorium w Krakowie, a przyjechał na koncert do Bielska i poznał moją mamę, która mu zaakompaniowała, bo mu się rozchorowała akompaniatorka czy akompaniator, już nie pamiętam. I w ten sposób się poznali i ojciec się przeniósł do Bielska. Później wykładał w szkole muzycznej i w konserwatorium. Także, że moje te zdolności muzyczne to już wypłynęło z tego, że w domu w ogóle cały dom był jedną wielką muzyką. To już były czasy bardzo, bardzo dawne. Orkiestra ojca była już bardzo znaną taneczną orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach. Opowiada Krystyna Liersz-Żelazko. I akurat tak się zdarzyło, że ktoś usłyszał gdzieś panią Marię i zasugerował, żeby się przed obliczem mojego taty stawiła.
I z jej onegdaj bardzo dawnej relacji wynika, że było to dla niej bardzo stresujące spotkanie, dlatego że no, nazwisko Harald było znane w całej Polsce. Ona nie wiedziała, jakim fantastycznym człowiekiem jest ojciec i była pełna lęku i niepokoju. Spotkali się. Pani Maria okazała się być osobą, która ma ten dryk, potrafi swingować. Zanim zaczęłam swoją pracę z prawdziwego zdarzenia, u niego się nauczyłam pierwszych zasadniczych i ważnych rzeczy, które rzutowały na późniejszą moją karierę. Był bardzo surowy, bardzo no nawet przykry w pracy, bo wymagał bardzo wiele, ale później okazało się, że tak właśnie trzeba było. Melodie Świata były wtedy audycją w radio, na którą się czekało. No, zaangażowanie do takiej audycji było rzeczywiście dla mnie ogromnym jakimś wyróżnieniem. Później napisali dla mnie, wspólnie właśnie z panią Wnukowską, piosenki Bo mój chłopiec piłkę kopie, Wrocławskie tramwaje. Zresztą Wrocławskie tramwaje zostały napisane w pociągu, jadąc na imprezę na Dni Wrocławia do Wrocławia. I ja pierwszy raz wykonałam tę piosenkę z kartką w ręce, jeszcze dobrze nie znając melodii. Hala pełna wrocławian. Pani Maria musiała wielokrotnie pisować. No po szynach niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic sto. Tu przechodnia uśmiechem witają dzieci i kwiaty i każdy dom. Na przystankach nucą słowiki, dźwięczy śpiewem stary park. Przez Sempole, no zalesie i krzyki niesie melodię wrocławski wiatr. Pamiętam, że po jakimś roku czy półtora roku śpiewania Harald zatelefonował do mnie, mówił, musi natychmiast przyjechać, ponieważ wstrzymali wszystkie audycje z tobą i w ogóle cię wzywają do Warszawy na rozmowę. Że śpiewasz po amerykańsku, że repertuar nie taki, nie to i że moje kompozycje nie takie. On przecież nie był mile widziany. No najlepszy właśnie dowód, że przez te wszystkie lata o nim słowa nie wspominało się. To się skończyło, że mnie na takie przesłuchanie była taka pani Bekowa, która rozmawiała ze mną i która zaczęła mi puszczać nagrania rosyjskich piosenkarzy, raczej o dużym głosie. Tam. Ja powiedziałam, ale proszę pani, ja tak nie umiem śpiewać, nie mam pojęcia o takim śpiewaniu. Ja śpiewam tak, jak ja umiem. Ja nie mam jak do tej pory specjalnego wykształcenia w tej dziedzinie i nie mam przecież operowego głosu, ani bo to wszystko były takie głosy duże. Tak się skończyło, że ja akurat miałam taką propozycję z Krakowa, z teatru, gdzie otwierali teatr satyryków i wtedy reżyser Krzemiński przesłuchiwał mnie. Ja umarłam oczywiście ze strachu, bo jak przed taką sławą stanęłam i tym swoim małym głosikiem, bo przecież miałam mikrofonowy, a tam to była olbrzymia sala na Grzegórzkach. No i proszę sobie wyobrazić, że ja tam śpiewałam dwa sezony bez mikrofonu i już do ostatniego rzędu mnie było wspaniale słychać. Wszyscy mówili, że to dzięki mojej dykcji, ale nie wiem, czy to dlatego. Widocznie była dobra akustyka po prostu. I tam śpiewałam w tym Teatrze Satyryk w Krakowie, ale potem to jakoś przycichło. Sądzę, że upominali się po prostu o mnie ludzie dobrzy. Jakieś protesty, jacyś się ludzie gromadzili pod rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. No i na końcu władza doszła do wniosku, że może nie warto aż takiej wojny toczyć. I ona została przywrócona do łask i mogła śpiewać. Maria była fantastyczną koleżanką, była piękna, szlachetna, miała bardzo spokojny i dobry żywot w domu, w tym Bielsku swoim ukochanym, z którego nigdy się nie chciała wyprowadzić, aczkolwiek władze po tym koncercie słynnym, o którym na początku powiedziałam, postanowiły ją uczcić i zaproponowali jej mieszkanie w Warszawie. Pani Maria z uśmiechem podziękowała, powiedziała, nie, ja mam bardzo ładny dom w Bielsku i tam się urodziłam, tam byli moi rodzice, już ja tam zostanę. Teraz właśnie rozmawiamy i ja jestem tu w tym domu. Dom rzeczywiście wypełniony nie tylko śladami rodziców, ale też dziadków i nawet pradziadków, bo to niektóre rzeczy takie są stare. I tak sobie chodzę po pokojach. Dosyć to jest pusto i cicho tutaj. Po prostu
prostu wierzyć się nie chce, że teraz to tak puste stoi i że to się już nie wróci. To znaczy pewnie tylko wtedy, jeżeli przyjedzie syn mój z wnukami, to wtedy jest znowu głośno, wesoło i dom pełen życia, ale tak, to jest dość cicho. Nie przeprowadziłam się do Warszawy, tak jak zresztą robią to wszyscy, jeżeli komuś się powiedzie. Czasem bardzo to odczuwam, dlatego że jestem stale w podróży. Najbardziej przeżywałem te momenty, kiedy mama znowu wyjeżdżała. Nawet kiedyś raz położyłem się przy drzwiach wejściowych i nie chciałem mamy wypuścić, to było chyba jedyny raz. Był kiedyś taki rok, w którym mama była tylko 28 dni w domu. Całą resztę była poza domem. Było to po prostu tak normalne, że mamy nie ma. Ja nie znałem innego wariantu. Z tym, że muszę pani szczerze powiedzieć, nie mam zupełnie złych wspomnień z tego okresu. Nie przypuszczam, żeby to wpłynęło na moje późniejsze życie. Jak wracała, to starała się taki dom stworzyć, pełen miłości, radości, śmiechu i tak dalej. Mama wracała do domu i nie starała się odpoczywać. Ja nigdy nie pamiętam mamy, która by kiedyś po południu się na chwilę położyła. Nie, wręcz przeciwnie. Mama wracała do domu i natychmiast zaczynała sprzątać, gotować, przemeblowywać mieszkanie, przewieszać obrazy i zajmowała się mną. Potrafiła w ciągu kilku dni taką stworzyć atmosferę, jakby zawsze tu była, jakby jej nigdy nie brakowało. Taką była kobietą, a wcale tak nie było jej łatwo, ponieważ ona w okresie tej popularności wielkiej musiała raczej odrzucać propozycje niż na nie czekać. A też to były takie czasy, pamiętam jak ona nawet kiedyś tak opowiadała, że no nie mogłam na przykład nie pojechać do Stanów Zjednoczonych, oczywiście tam do ośrodków polonijnych, bo to były takie pieniądze w porównaniu z pieniędzmi, jakie mogła zarobić wtedy w PRL-u, że nie mogła tego odrzucić, bo trzeba było utrzymywać ten dom. Ale zresztą pan Jan Frankl był też osobą rozumiejącą te czasy i o poczuciu humoru dużym i w ogóle fantastycznie było z nim przebywać, ale ja to znam tylko z opowieści na przykład Wojciecha Młynarskiego, który też uważał Marię Koterską za jedną z najwybitniejszych gwiazd polskiej estrady. Lecz wiem, że w chwilach dobrych czy złych z moją piosenką spieszyłam do was. Dla was krążyła piosenek my karuzela. Piątek czy niedziela, a muzyczka niech gra. Jak przyjemnie, gdy świat kręci się po świat cały, by ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze przed sobą piosenek tyle ma. Z panią Marią spotykaliśmy się również w Opolu. Uwielbialiśmy się, cieszyliśmy się, że z całej Polski artyści się spotykali. No ale właśnie były przerwy jakieś takie, ponieważ to trwało, prawda, między jednymi koncertami, drugim. No i pani Maria wtedy mówi, chodźcie, wsiadajcie w samochód, jedziemy do Bielska. I co? Pierogi z jagodami w Bielsku u pani Marii Koterbskiej. I to był punkt programu niektórych festiwali opolskich. Ale ciekawe, czy sama robiła te pierogi? Nie, skąd? Nie, ona nas zapraszała, bo miała taką fantastyczną panią, gosposię. No przecież była niesłychanie zajęta. No ona nie miała czasu się zajmować kuchnią ani prowadzeniem domu, bo ciągle jej nie było. Zjeździła cały świat. Więc musiała mieć osoby, która głównodowodzącym był jej mąż Janek Frankl. Drobna sprawa, czysto osobistej natury. Naprawdę nie bardzo wiem, jak mam to państwu powiedzieć. Otóż chciałbym w sposób zresztą jak najbardziej uprzejmy zwrócić uwagę znajdującym się na sali mężczyznom, że Maria Koterbska interesuje się już pewnym panem w sile wieku i dlatego bardzo proszę nie wchodzić mi w drogę. Jasne, jeżeli tak, to proszę cię bardzo, Marysiu, teraz możesz śpiewać. Dałabym ci gwiazdkę z nieba, mój miły, każdy uśmiech, każdą moją myśl miły, słońca, blask, ptak,
wieków śpię wszystkie chwile. Milion dni szczęście swe, czterolistną koniczynkę. Cały świat mój widzę w oczach twych miłych. Słyszę twej melodii cichy rytm miły. Każde twe życzenie spełnić chcę miły. Lecz nie żądaj, bym kochała cię. Niewątpliwie mężczyźni się w niej kochali, ale nie mieli żadnych szans, uważam, ponieważ ona i jej mąż, a przedtem narzeczony, ukochany Jan Frankl, stanowili no, fantastyczną parę, bo nie dosyć, że Marysia była taką piękną kobietą, to pan Jan był też no, fantastycznym mężczyzną, jak jakiś zachodni gwiazdor filmowy z kolei. No, jakbyśmy wtedy wybierali najpiękniejsze pary show biznesu, to na pewno Maria Koterska i Jan Frankl by byli na pierwszym miejscu, albo przynajmniej w czołówce. Nie żądaj, bym kochała cię. Uwielbiał przede wszystkim panią Marię. 70 lat razem przeżyli i żeby nie jego bytność, pomoc i wszystko, to pewnie pani Maria może nie dałaby rady tak intensywnie pracować. Pełen uroku, z wielkim poczuciem humoru i również pełen takiej życzliwości, takiej z innej dziedziny, bo był kształcenie miał kompletnie inne, techniczne i tak dalej, ale jednocześnie, gdy znajdował się w gronie szmirusów, czyli po prostu, przepraszam, artystów, to uwielbialiśmy go, bo był po prostu człowiekiem niezwykle dobrze wychowanym. Wiedział, kiedy na co sobie może pozwolić, w sensie żartu czy jakiejś wypowiedzi. Znikający świat. Ich syn Roman jest fantastycznie wychowany, kończył szkołę teatralną PWST, przez chwilę pracował w teatrze dramatycznym, miał zresztą wykształcenie muzyczne również, wyjechał do Wiednia i zaczął pracować jako artysta, zdobył sobie wielką pozycję w teatrze muzycznym w Wiedniu. Ja nie chciałem być synem swojej matki. Zawsze jakby chciałem udowodnić, że ja potrafię i bez matki w tym zawodzie zaistnieć, nawet w innym kraju, gdzie nie znam języka w ogóle, ale się go nauczę, zawód znam. To był właśnie powód, nie główny, ale jeden z głównych, dlaczego wyjechałem w 1984 roku. Bo bardzo często były właśnie takie wypowiedzi gdzieś, no co, syn Koterbskiej i nie umie, że źle zagrał, no jak to, a jak coś mi się rzeczywiście udało, coś dobrze zagrałem, czy gdzieś dostałem jakąś rolę, nie ma się czego dziwić, no syn Koterbskiej mu załatwiła. I ponieważ miałem dość tych wszystkich takich podobnych wypowiedzi, wsiadłem w samochód Fiata 126P czerwonego i pojechałem do Wiednia, bo to niedaleko. Przyjechałem do Wiednia, nie mówiłem ani słowa. Jakbyśmy teraz zrobili duży skok, albo nawet może nie aż taki, to teraz moje sztuki są grane w Austrii. Piszę dla aktorów kabaretowych, piszę do teatrów kabaretowych. No i sam dużo gram. Ja przez ostatnie lata to grałem w sezonie 270 przedstawień w teatrze, tak mniej więcej. Jak ja zaczynałam śpiewać, to przecież tańczyłam. Byłam ładną, zgrabną dziewczyną, muszę się chociaż teraz pochwalić. I wie pani, nikt ze mną nie zrobił żadnego filmu, czy jakiegoś musicalu, czy coś, w którym bym mogła wystąpić, gdzie miałam wszystkie predyspozycje, które by się do tego nadawały. To było duże marzenie mamy. I jakoś nigdy nie doszło do tego, żeby mama grała czy w teatrze, czy w filmie naprawdę dużą rolę. Ale teraz ja pani powiem całkiem szczerze, może i lepiej. Po raz pierwszy słyszy świat moje zdanie na ten temat, bo tak jak ja mamę uważałem za wspaniałą piosenkarkę, która tak czuła swinga i wychodziła na scenę, była niewiarygodną osobowością po prostu. O tym mówili nawet moi przyjaciele w Austrii, którzy jak w moim macierzystym teatrze w Wiedniu mama kiedyś wystąpiła, prezentując też właśnie naszą książkę. I szef naszego teatru i jeszcze paru kolegów, którzy mamy nie znali, którzy nie znali języka, natychmiast powiedzieli, jakaż to niesamowita osobowość. Dlaczego powiedziałem, że może i dobrze, bo takie zawsze miałem wrażenie,
że mama nie byłaby nigdy tak dobrą aktorką jak piosenkarką. Ale mimo wszystko, może to moje jest subiektywne zdanie, mam nadzieję. Lata płynęły i miałam takie szczęście właśnie, że żeśmy się zaprzyjaźniły i pani Maria Koterbska już stała się dla mnie Marysią i tak było do samego końca. Gdy obchodziły urodziny 85, myśmy jej zrobili taki piękny koncert i uroczystość w Zaspie. Pani Maria przyjechała, koledzy ją odebrali z dworca, ona w Sheratonie tam się zatrzymała. Gdy weszła z dworca, dyrektor Sheratona z przepięknym bukietem kwiatów powitał ją, czyli wiedział, kto to jest, z kim rozmawia, prawda, i że należy taką osobę uczcić. Muszę powiedzieć, że takiego widoku, jaki zobaczyłam w momencie, kiedy przyszło mi prowadzić koncert jej 90-lecia w pięknym teatrze, teatrzyku, bo to mały teatr w Bielsku Białej, to nigdy później nie zobaczyłam takiego widoku, ani też w ogóle nie myślałam, że coś takiego może się stać. Ten koncert miasto przygotowywało z wielką pieczołowitością i bardzo był rozreklamowany i tak dalej. No i oczywiście zabrakło miejsc. I wtedy pan prezydent miasta wpadł na pomysł, żeby na taki skwer, który obok teatru się znajduje, wystawić telebimy i postawić ławki. I myśmy tam próbowali już w dniu koncertu, próbowaliśmy właściwie cały dzień, półtorej godziny przed rozpoczęciem koncertu wyszłam sobie trochę na świeże powietrze i nagle patrzę, że na tych ławkach przed telebimami siedzą ludzie, jest już dużo ludzi, już właściwie prawie nie ma wolnych miejsc, ale wszyscy ci, którzy przyszli, ubrali się odświętnie, tak jakby szli do teatru, do filharmonii, garnitury, panie ładne sukienki. To był taki niesamowity hołd, jaki jej miasto oddało, że ja czegoś takiego nigdy nie widziałam. Zresztą powiedziałam jej o tym. Pobiegłam do teatru, bo ona już tam też się szykowała i mówię, Marysia, ty musisz wyjrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. I ona mówi, nie, tam nie mam czasu. Ja mówię, ale musisz. No i też była zdumiona. Mówi, no wiedziałam, że jestem tutaj lubiana, ale że aż tak, no to było niesamowite, rzeczywiście fantastyczne. W ogóle ten cały koncert 90-lecia był wspaniały, bo przyjechali ludzie najróżniejszych pokoleń. To jest takie przedziwne zjawisko, daje i dostaje z powrotem. Stajesz przed ludźmi i na chwałę boską i ludzką mówisz, ludzie, przychodzę do was, daję wam to wszystko, co mam najlepszego. Dzielę się z wami, dzielę się z wami. Wtedy zawsze ten ktoś będzie miał sukces. Jak nie dzisiaj, to jutro. To wszystko wraca do człowieka w postaci uwielbienia, wraca w postaci uśmiechu, radości. Pamięci. Pamięci zdecydowanie. Bo niestety świat tak jest urządzony, że się człowiek rodzi, a potem umiera. I teraz jest problem, żeby nie zapomnieli o tobie. Najbliżsi nie zapomną, ale ci, którzy cię podziwiali, niech pamiętają o tobie też i przekazują dalej tę pamięć. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki groszyk, bo tam w środku śpi melodisto, więc je swym grosikiem zbudź. Boogie woogie, boogie woogie, cha cha cha, czarodziejska szafa gra. Ja sądzę, że coś po prostu nie da się okłamać. Zawsze mówię swoim młodym koleżankom, które wychodzą na scenę z miną, no nie powiedziałam zniechęconą, ale raczej obojętną. I zawsze im mówię, jak wychodzisz na scenę, to publiczność, która siedzi na sali, musi wiedzieć, że ty przyszłaś tylko i wyłącznie dla nich. I dla nich będziesz śpiewać, dla nich się ubrałaś, dla nich się uśmiechasz i dla nich tak wyglądasz. I oni muszą to z całą pewnością odczuć i uwierzyć w to, bo inaczej to, żebyś stanęła na głowie, to i tak nic nie zrobisz. Wspaniale, że pewnego dnia mama powiedziała sobie, teraz już nie będę występowała, kiedyś musi być koniec. Dlaczego mam się narazić na taki moment, że się ośmieszę? Przy naszym telefonie już jest jubilatka. Dzień dobry, Marysiu.
Dzień dobry. Maria Koterska, proszę Państwa, ma dzisiaj urodziny. Naprawdę wszystkiego najlepszego od całej Muzycznej Jedynki, od naszych słuchaczy. Jestem wzruszona, jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, bo cieszę się, że jednak coś z tymi swoimi piosenkami zrobiłam i że tak zachowały się bardzo długo, że ludzie tak pamiętają. I właśnie teraz siedzimy z przyjaciółmi przy zastawionym stole, który przynieśli wspaniałe torty i popijamy szampana i wcale się nie boję wypić te kieliszek szampana jeszcze. No pewnie, na takie urodziny. Myślę, że tańczyć nie będę. Nigdy ze mną to nigdy nic nie wiadomo. No więc właśnie. No miałam trochę szczęścia w życiu. No trochę miałaś, to trzeba powiedzieć. Tyle przebojów i taka kariera. I udana sprawa. Udana sprawa, bez dwóch zdań. Dzisiaj widzę tą serdeczność tych ludzi, którzy mnie spotykają i dzwonią tutaj bez przerwy. Tego nie można udawać, bo to rzeczywiście jest płynące z serca. Zasłużyłam sobie chyba na to, że tak się do mnie odnoszą. Takie są te me piosenki, jest w nich nieletniego błękit. Blask radości, łód goryczy, lecz choć czasem serce krzyczy. Nigdy rąk bezradnym gestem nie załamie, żyję, jestem, pośpiewa. Jedynka. Polskie Radio. Wysłuchaliśmy reportażu Magdaleny Skawińskiej i Jakuba Tarki Życie spełnione.